Wielkie podsumowanie szkolnej w latach 2015-2018. Mamy już definitywnie drugą połowę roku 2019, więc wydaje się, że z tej perspektywy czasowej widzieliśmy już zdecydowaną większość następstw wydarzeń lat 2015-2018. Więc spróbujmy je sobie podsumować. Chciałbym omówić pokrótce, rok po roku, charaktery i losy postaci uniwersum. Warto również dodać, że wszystko co mówię to tylko moje prywatne opinie i zachęcam do podejścia do tego z dystansem. A więc 2015. Niemiecki przychodząc na szkolną zastaje sytuację, lekko mówiąc, dość trudną. Gdyby dać wiarę majerowym opowieściom, to już w tym momencie Krzysiek ma duże zaległości za wodę, prąd itd., itd. oraz delikatnie mówiąc dość mocno zaniedbał dom i jego przyległości. Redaktor wykazuje się sercem, wspiera Krzyśka zarówno tak czysto ludzko, jak i materialnie. Filmy opierają się na testowaniu niecodziennych dań i bardzo szerokich wywodach politycznych. W międzyczasie oczywiście jest typowe złorzeczenie na MOPS, że zbyt mało daje, aby przeżyć, więc Krzysiek prosi o pomoc widzów. Prośby zostały jak najbardziej wysłuchane. Z człowieka na minusie Krzysztof Kononowicz szybko się odkuwa i nawet planuje zlecić jakiś niewielki remont niektórych elementów domu, na który odłożył 3000 zł w gotówce. Niestety, zbiegło się to z ryzykownym sposobem zabijania poczucia samotności. Krzysiek zrobił ze swojego domu noclegownię dla marginesu społecznego, w tym recydywistów, którzy gdy tylko dowiedzieli się, że chłop trzyma jakieś pieniądze w dodatku w gotówce na chacie, to po prostu pobili go i okradli. Wojtek, stale mieszkający już wtedy na szkolnej, od początku odradzał Krzyśkowi robienie z domu meliny i zapraszanie podejrzanych typów, no ale niestety nie został wysłuchany. W momencie, w którym Konon został napadnięty, Suchy zwiał ze szkolnej, w ogóle nie zawiadamiając policji czy sąsiadów o dramacie rozgrywającym się, no, na szkolnej. Nie zachował się w porządku w stosunku do człowieka, który wyciągnął go z bezdomności. Wojtek przed przyjęciem do Belwederu sypiał po klatkach schodowych i chlewikach, prowadząc dość smutne życie przeciętnego menela. Jego ucieczka z Belwederu podczas ataku na Krzyśka byłaby uzasadniona, jeśli zakończyłaby się sprowadzeniem jakiejś pomocy, choćby nawet zadzwonieniem na policję od sąsiada. W przypadku, gdy po prostu uciekł i nie zrobił nic, zachowując się co najmniej skrajnie obojętnie i nieodpowiedzialnie, no trzeba go ocenić jednoznacznie negatywnie. Ta jego obojętność na tak trudne sytuacje i zdarzenia będzie się w przyszłości powtarzać. Warto dodać, że przez cały 2015 rok Suchy jest właściwie postacią anonimową. Mieszka na szkolnej, ale nie bierze udziału w krzyśkowych filmach i nawet za bardzo się nie pojawia. Może tam w jednym jest domniemanie, że trzyma jakiś karton z napisem i nawet do końca nie jesteśmy pewni, czy to właściwie on. Zmienia się to w roku 2016. Wtedy Wojtek pierwszy raz występuje na filmie i już jako wiceprzewodniczący Biura Interwencji Obywatelskich. Po jednym z nagrań w sowieckim mundurze staje się już na zawsze majorem. Odbywają się rozprawy dotyczące pobicia Krzysztofa Kononowicza, a jego oprawcy zostali skazani na od 3,5 do 4,5 lat więzienia. Teatr niemieckiego bardzo się rozwija. Amator reżyser wprowadza elementy show, jak Afera Cukrowa, oraz kilka nowych postaci i choć większość z nich, jak lejtnant Akcent Starosiuk, pojawi się i zniknie, to odbiór tych zmian będzie jednoznacznie pozytywny. Choć sam ruch osób na szkolnej nie jest do końca jednoznacznie dobry. Wiosenno-letnie posiedzenia przy alkoholu powodują pierwsze udokumentowane konflikty z sąsiadem Krzyśka, Kargulem. Mamy też debiut chyba najbardziej zadziwiającej osoby w uniwersum, czyli pana Tomasza Baranowskiego, magistra filozofii, wierszopisarza i zaangażowanego uczestnika rozmów o życiu i polityce w produkcjach niemieckiego. 2016 to też pierwsze zewnętrzne ingerencje w uniwersum. Widzowie podpisują się jako Kargul i wysyłają Suchodolskiemu paczkę z odchodami, co wywołuje jeszcze długo ciągnącą się aferę.
rozwój wartki akcji oraz już pierwsza pojawiająca się afera przyciąga dużo uwagi i radykalnie zwiększa ilość widzów, w tym widzów intrygantów, którzy będą skłócać wpierw Krzyśka i Majora z sąsiadami, a później wzajemnie Wojtka z Krzyśkiem. Jednak jak na razie, oprócz jakichś tam pojedynczych incydentów, w 2016 Konon i Major żyją w dużej dozie zgody, prawie wcale się nie kłócą i są tak po prostu szczęśliwi. 2017. Karierę rozpoczyna redaktor Jarosław Andrzejewski, który szybko staje się redaktorem głównym, zapewne z powodu niedalekiego sąsiedztwa z Kononem. Po tym jak Krzysiek złożył donos na Majora do komisji alkoholowej, Suchy przeprowadza pucz w Biurze Interwencji Obywatelskich. Przestaje być drugoplanową postacią filmów Krzyśka i zakłada swój własny kanał. Następnie dochodzi do afery widzowskiej. Bardzo prosta zarzutka sprawiła, że Konon puknął haczyk, spławik i jeszcze pół wędki upierdolił. A wszystko przez to, że mieszkańcy Belwederu nie mają jeszcze pojęcia w ogóle, co to jest trolling i każdą informację od widzów traktują w 100% poważnie. Z drugiej strony powiększająca się widownia to również większe korzyści. Wystarczyło raz popłakać przed kamerą o węgiel, pożalić się na mops, aby strumień pieniędzy i paczek popłynął tak wartko, że już 2-3 miesiące później panowie zaczynają niemalże regularnie stołować się na mieście. Kolejną głośną aferą była afera Tomasza Terki, dość nietypowego youtubera z Wodzisława Śląskiego, którego jak zwykle trolle w coś wkręciły. I oczywiście bez jego wiedzy, podpisując się jego imieniem i nazwiskiem, wysłały prowokacyjne teksty do Krzyśka. W odpowiedzi na donosy bębna, Major musi się ukrywać przed komisją alkoholową. Pato streamerzy coraz częściej odwiedzają Belweder, m.in. Rututus, zwany również Rafatusem, i Magical. I w sumie nic dziwnego, bo Szkolna sama zaczyna właściwie produkować w tym czasie Pato streamy. Pato streamy, na których pijany Major wywija różne dziwne rzeczy, a między innymi skacze z łapami do Konona. Sąsiad Kargul nie wytrzymuje i powstaje mur bębeński. W trakcie roku sypią się pierwsze bany jako przyczyny widzowskich zmasowanych ataków. Udane najazdy na kanał Majora i Meksyka. Kononowicz zaczyna pierwszy raz w sposób bezpośredni atakować widzów, społeczeństwo oraz mówić, że on ma ciężkie życie, a inni to po prostu żyją jak pany i bogacze. No i klasyczna afera kubkowa, Major walnął Krzychowi w łeb kubkiem, na co ten wezwał policję i karetkę pogotowia. Ciekawe, czy można dwóm facetom założyć niebieską kartę? Pod koniec roku Meksyk zdecydował się pokazać pod nieobecność chłopaków, że cały Belweder zawalony jest paczkami i apelował o wstrzymanie się z wysyłaniem darów, bo jego zdaniem były już tam takie ilości, że po prostu nie do przejedzenia i kolejne paczki szłyby tylko na zmarnowanie. 2018. Wybucha afera choroszczańska, Krzysiek po groźbach samobójstwa został zawieziony na badania do Houston. Suchy tutaj też wykaże kompletną bierność. Meksyk natychmiast zareaguje i namawia wręcz Wojtka, by wspólnie jechać po Krzyśka, ale Major się nie decyduje i finalnie sam Jarek będzie odbierał Konona z Choroszczy. 2018 to seria zawierania sojuszy i kłótni z Meksykiem na zmianę, który staje się już nie redaktorem, a nową, samobieżną postacią uniwersum. Ilość odwiedzin widzów bije rekordy lat poprzednich, co niesie ze sobą pewne konsekwencje. Między innymi jakieś gimby dorywają się Majorowi do konta na YouTubie i na przykład wrzucają na nie jakieś dziwne reklamy lub pornole, za które Suchy dostaje bany. Major zaczyna nagrywać lajty z Meksykiem, za co Konon obraża się śmiertelnie i robi awantury. Wojtek i Krzysiek coraz częściej coś tam przebąkują o tajemniczym Pawle z Warszawy, który raz ma pomagać w rachunkach, a raz w wymeldowaniu. Wojtek czasem na filmach wręcz bezpośrednio zwracał się
do Pawła z Warszawy o pomoc. Jarek szuka swojego własnego pomysłu na treści, którymi wypełni kanał na bardzo różne sposoby. Między innymi robi słynne survivalowe picie moczu. W 2018 podejmowane są liczne próby skalowania biznesu. Krzysiek i Niemiecki starają się zdobyć uwagę kobiet, które stanowią mniej niż 8% ich widowni i chcą ten procent podnieść, aby poszerzyć właśnie horyzonty. Oraz tłumaczyć na dziwny rosyjsko-chechłacki krzyśkowe filmy, by zdobyć oglądalność na wschodzie. Białoruś, Ukraina, Rosja. Co no mega kolosalnie poszerzyłoby zasięgi naszego białostockiego uniwersum. Afera portfelowa to chyba pierwsza wyraźna batalia szkolna Meksyk. Będąc rozdzieleni, stoją wyraźnie po dwóch stronach barykady. Suchodolski kilka razy w roku narzeka na widzów i YouTube, twierdzi, że on nic tylko na tym traci i że w końcu usunie kanał i odejdzie. Fake ksiądz odprawia kolędę na szkolnej, a później prowadzi lajta z Belwederu. Utwierdza to powszechne podejrzenie, że Krzysiek nie chodzi do kościoła, a tylko na pokaz opowiada, jaki to z niego wielki katolik. Bo gdyby był tam choć od czasu do czasu, to zapewne no miałby pojęcie, jacy kapłani posługują w jego parafii i nie wpuściłby przebranego studenta do domu podającego się za księdza z jego parafii. Konsorcjum lajtowe, meksykańsko-majorowe, rozpadło się. Moim zdaniem z wielką stratą dla widzów i samych chłopaków, którzy byli sowicie opłacani przez donatorów. Krzysiek prosi o wsparcie finansowe na kampanię samorządową, gdyż 2018 był rokiem wyborczym właśnie do sejmików i samorządów, ale niestety prośba Krzyśka miała bardzo mizerny odzew. W tym czasie mniej więcej Paweł z Warszawy wrzucił kilka expose. W pierwszym tłumaczył, skąd się w ogóle tam wziął na tej szkolnej, no i że tam sprawy mają się bardzo ciężko, zupełnie inaczej niż to widać powiedzmy z punktu widzenia kamery i tego, co trafia na YouTube'a, więc zdecydował się na dość kosztowną pomoc, w której tle był program aktywizacji zawodowej Majora i Krzyśka. Kolejne jego wypowiedzi były już niestety niezbyt przyjemnym zderzeniem z prawdziwą twarzą szkolnej. Sam zauważył, że im bardziej im stara się pomóc, tym bardziej oni nic nie robili i w dodatku jeszcze bardziej czekali, aż on wszystko za nich załatwi. Konon opowiada, że nie tylko mur bębeński, ale i płot sąsiada ze szkolnej 19 również zostanie rozebrany, bo zagradza mu dostępu do pomalowania fundamentów swojego płotu. Lajty stają się majorową domeną i przemysłem. Odbywają się czasem po kilka razy w tygodniu. Suchy wciąż daje się trollować i reaguje właściwie na każdy hejt donate. Krzysiek bardzo często w tym roku powtarzał, że nie pije, nie pali od maleńkości. I właściwie można by w to uwierzyć, gdyby nie to, że istnieją nagrania, na których widać, że pije i pali. Nie jest ich dużo, są właściwie tylko z 2015, 2016 i 2017 oraz 2018. Rok 2018 był również rokiem no niezliczonej ilości afer. Ja już nie będę wymieniał wszystkich, wymienię tylko te najgrubsze. Afera fake pożaru u Meksyka. Konona wkręcili na lajcie, że Meksykowi spalił się dom, a Krzysiek nawet zaczął potwierdzać kilkukrotnie, że sam był i widział ten spalony dom. Afera muru bębeńskiego, część druga. Czyli urzędnicy przyciśnięci pismami Konona przyjechali do Kargula w sprawie płotu. Fake śmierć majora, w którą Krzysiek uwierzył. Generalnie znów na lajcie Krzyśkowi wmówiono, że majora nie ma przez jakiś czas w domu, bo nie żyje. A tak naprawdę major nitro tripował. Konon wpadł w totalną histerię i płacząc na lajcie zebrał potężne pieniądze, które później Wojtek sobie przywłaszczył. Zuzia i Julia robią aferę małolatową, najgrubszą ze wszystkich afer na szkolnej moim zdaniem.
Małolaty flirtowały z na oko ponad 30 lat starszymi chłopakami, wystąpiły nawet na lajcie i stało się to, co stało się miać, czyli tęgi przypał u rodziców. Po tym słynnym lajcie dziewczyny zniknęły właściwie ze świata uniwersum, a Kononopedia, posiadająca całkiem świeże artykuły o nich, została natychmiast zaatakowana. Artykuły zniknęły w środku nocy z pozostawioną adnotacją, że jeżeli administratorzy przywrócą te strony, to mogą spodziewać się pozwu w związku z działaniem na szkodę nieletnich. Całe te talk show zdemaskowany przez jaokaspyty.pl. Okazało się, że manipulował nagraniami rozmów z Krzyśkiem i Majorem. Meksyk wykreował nową postać, Maria z Krzaków, który oskarżył Majora o pedofilię, twierdząc, że ma na to niepodważalne dowody. Później Meksyk przeprosi Majora za ten materiał z Mario, gdyż przestał wierzyć w prawdomówność amatora Krzaków, gdy ten oskarżył Meksyka o kradzież laptopa ze swojego rodzinnego domu i cała familia Maria przyszła do mieszkańca Boboli domagać się zwrotu zagrabionego urządzenia. Meksyk rozchodzi się z Ewą i to z potężnym przytupem. Ewa pomawia go o różne dziwne rzeczy przed widzami. Krzysiek i Meksyk zaczynają mówić wprost o tym, że Major ciągnie nitro. Afera Moja Taksi. Krzysiek wtargnął do biura firmy taksówkarskiej. Kilka dni wcześniej taksa tej firmy z jakimiś widzami zatrzymała się pod szkolną. Tam Krzysiek do nich wyszedł i Major tam się odezwał normalnie, to było w porządku, a Krzysiek zaczął tam do nich, powiedzmy, już mniej przychylnie. No to zwyzywali Krzyśka, zwyzywali jego ojca, zwyzywali jego matkę i odjechali. Więc w ramach zemsty Krzysiek, zamiast, powiedzmy, spróbować ustalić, kimże ci ludzie byli, to postanowił zemścić się na toporze zamiast na kacie i wyprowadzić z równowagi Bogu ducha winną pracownicę biurową, która nawet w tej taksie nie była. Widzowie płatają mniejsze i większe figle Krzyśkowi, m.in. urywanie i kradzieże dzwonka oraz stawanie samochodem na ulicy szkolnej w nocy z włączonymi światłami, aby sprowokowany warmianin wyszedł ich przepędzać. Komorniczka ściąga z Kononowicza 150 zł pod groźbą zajęcia Lublina. Konon oczywiście absolutnie po dobroci nie chce oddać, tylko uprzykrza jej całą procedurę tak bardzo, jak tylko się da. No i rzecz jasna, nagrywają oraz jej kolegę z pracy. Konon i Major odwiedzają Vixapol. Major podejmuje terapię alkoholową, na którą musi iść przez donosy Krzyśka. Oprócz tego w 2018 roku Krzysiek niemal zawsze w drugiej połowie miesiąca oskarżał albo Majora, albo jakieś inne osoby, że przez nie nie ma pieniędzy, albo że mu ukradli pieniądze z konta na YouTubie. Powtarza się też często genialne tłumaczenie, że my alkoholu nie pijemy, tylko to wy przyjeżdżacie i w nas wmuszacie. Bezrobotny Wojciech Suchodolski kupuje samochód Opel Astra za m.in. zawłaszczone Krzyśkowi pieniądze. Skoro został kupiony już samochód, to zostają również kupione kamery, bo młodzi rzucają samochód Majora pomidorami. Meksyk i Major umawiają się na bójkę, po czym się godzą. Potem Krzysiek stwierdza, że Major to jest po prostu patentowany tchórz, ale z nim to Meksykowi tak łatwo nie pójdzie i on jest gotowy tu i teraz, rzuca rękawiczkę i tak dalej, i tak dalej. I znowu umawiają się na bójkę, z której nic nie wychodzi. Po tym wszystkim Jarek zaczyna nie do końca przejrzystą grę, opowiadając w odniesieniu do pana K różne wkręty, mieszając w nie przy okazji Majora, który kilkukrotnie powtarzał i prosił, żeby go w to wszystko nie mieszać, między innymi opowieści, że razem z Majorem od dłuższego czasu planują przejąć Konona chatę i w ogóle to napisali już do odpowiednich ministerstw, że szkolną 17 zajmą, dom rozbiorą, zasieją tam kukurydzę i zrobią pole, a również Lublina mu zagarną, żeby móc tą kukurydzę później wozić na skup. Pojawienie się redaktora Fiodorczuka, człowieka, który właściwie moim zdaniem najbardziej zasłynął z tego, że potrafi skłonić Krzyśka absolutnie do
wszystkiego. Największym jego wkładem w uniwersum są naprawdę niesamowicie potężne lajty z prezydentem, które po pierwsze złamały majorowe embargo, bo major wcześniej nie dopuszczał w ogóle Krzyśka na lajty, a nawet jak Krzysiek gdzieś tam na chwilę się pojawił i były tam jakieś donaty skierowane bezpośrednio na Krzyśka, to nie dostawał z nich ani złotówki. No to teraz właśnie Fiodorczuk razem z Krzyśkiem zaczynają nagrywać i Krzysiek nie tylko ma nowe źródło dochodu, ale przede wszystkim ma bardziej opłacalne live'y od Suchego. Nieudana akcja Kononowicz 2020. Szybki rozgłos, szybki zanik. Pojawienie się Ewy Lipki, która przede wszystkim uświadamia Kononowi, jak to jest, jak ktoś regularnie na ciebie konfidenci i wydzwania po wszystkich instytucjach naokoło, aby mówić o tobie w sposób wątpliwy. Krzysiek oświadcza, że jest z rodu Piłsudskich i nawet ktoś wysyła mu troll list potwierdzający tą koligację. Rok kończy się bardzo potężnym lajtem Fiodora. Krzysiek biega po ulicy z gazówką i strzela, aby odstraszyć przyjezdny. Major i Konon podpuszczeni grożą pobiciem Meksykowi i w środku nocy podczas lajta jadą pod dom Jarka i drą się, by wychodził natychmiast, bo tutaj przyszli go rozpierdolić, rozjebać. Ale zastają tylko jego mamę. W następstwie tych czynów policja od samego ranka zaczyna się interesować całą sprawą. Krzysiek oraz major bardzo mocno spuszczają z tonu, a Meksyk właściwie triumfuje i czuje się wygranym w tym konflikcie. Choć po jakimś czasie, jak wszystko się uspokoi, to znów Krzysiek jednak stwierdził, że on tą potyczkę wygrał. Teraz omówmy sobie pokrótce rozwój poszczególnych postaci. Krzysiek. W 2015 roku Krzysiek jest bardzo wesołą postacią, jak zwykle zresztą teoretycznie, ale całym sercem zaangażowaną w sprawy społeczne i polityczne. Ingerencja niemieckiego wyciąga go z finansowego dołka, ale Warmianina przytłacza poczucie samotności. Sprowadza do domu różnych ludzi, co na nim się mści. W 2016 był bardzo szczęśliwy, a oprócz chwilowych, kurczących się zasobów węgla, niczego mu właściwie nie brakowało. Miał towarzystwo, znajomych, Wojtka, z którym niemalże w ogóle się nie kłócił wtedy, wsparcie od widzów i mopsu zapewniające byt na w miarę w porządku poziomie. W 2017, po majorskim puczu, chłopaki coraz częściej się kłócą, ale przedmiotem kłótni są raczej drobne nieporozumienia, a konkretnie, moim zdaniem, są to przepychanki o to, kto jest naczelną gwiazdą w tym domu, aczkolwiek sytuacja z czasem rozkręca się do granic absurdu. Dochodzi do aktów agresji na Krzyśku, a temu uruchamia się w pełni tryb konfidenta i pisania donosów na akord. 2018 to jedna wielka kłótnia z Meksykiem rozłożona na raty. Rosnąca pazerność i afery z Wojtkiem o właściwie już każdą złotówkę. Prezydent nagrywa na majora, gdy tego nie ma w domu, żeby tamten nie mógł krzyczeć i odpierać zarzutów. Zaczyna się też nękanie sąsiadów. Krzysiek chce pomalować fundamenty swojego płotu, więc niszczy życie zarówno Kargulowi oraz sąsiadowi po drugiej stronie, czego wcześniej po prostu nie było. 2019 będzie w przypadku Krzyśka całkiem dynamiczny, jego postawę mocno zdeterminuje intryga z Janem Borodo oraz wykładniczo rosnąca popularność, która podwyższy stawkę za zdjęcie z 30 do aż 50 zł. Ale to dopiero przyszłość. To teraz przyjrzyjmy się Wojtkowi. W 2015 właściwie w ogóle nie pokazuje swojej twarzy na krzyśkowych filmach i większość widzów nie ma nawet pojęcia o jego istnieniu. Ogromnym minusem była jego ucieczka i pozostawienie Krzyśka bez jakiejkolwiek pomocy podczas napadu rabunkowego na Szkolną. 2016 Wojtek pojawia się na filmach, ale raczej sporadycznie występuje w kontrze do przewodniczącego, a zazwyczaj po prostu mu przytakuje. Dobrze im się układa, bo wszystkim od widzów sensownie się dzielą, razem też są na garnuszku mopsu i starają się siebie wzajemnie w jakiś sposób wspierać. Z drugiej strony wejście w świat uniwersum jako jedna z postaci pierwszoplanowych skutkuje u Wojtka dużym skokiem testosteronu i libido.
jest gotowy w każdej chwili do walki z Putinem i non-stop opowiada o żądleniu żołnierek. 2017. Po udanym puczu major staje się samobieżnym youtuberem, celebrytą. To duży krok w jego karierze, chyba jeden z najważniejszych. Major jest agresywny wobec Krzyśka, uderza go raz na lajcie i drugi raz kubkiem w głowę. Pojawiają się też coraz częściej groźby wyprowadzki. 2018. Podczas afery choroszczańskiej Wojtek zachował się biernie wobec zabrania Krzyśka do Choroszczy i nie raczył nawet z Meksykiem pojechać pod Houston, by odebrać Konona. Major już nie bije, tylko krzyczy lub szantażuje emocjonalnie, że się wyprowadzi, a czasem nawet miota telefonami i kamerami. Stosuje tak zwaną pasywną agresję i różne takie sposoby, za pomocą których Krzyśkowi ma się robić z jego powodu przykro. Podejrzewam, że obcowanie z terapeutką, korespondowanie z kobietami, nawet pobyt u jakiejś pani walentynki sprawia, że już nie jest takim amatorem gawędziarzem i jest w stanie wypowiedzieć dwa zdania bez wspominania o żądleniu. Rok 2018 dla Majora upłynął pod znakiem lajta, jako produktu niemalże przemysłowego. Dość często przed kamerą krzyczał i wygrażał Meksykowi, obiecywał pobicie, rozliczenie się itd., ale żeby się do niego fatygować, finalnie musiał wybrać się tam po pijaku, samochodem, w obstawie Konona, Fiodora i Fiodorowego lajtowca. Wcześniej na trzeźwo nigdy nie miał jaj i po prostu się godził. 2019 wprowadzi wielkie zmiany w jego życiu, uzna, że podatki jednak musi płacić, założy działalność, popadnie w nitrociągi i stanie się nieco bardziej potulny w stosunku do Krzyśka, a to wszystko przez intrygę z Janem Eł Borodo oraz zacznie się upadlać na lajtach, ale o tym innym razem. Meksyk. W 2018 to on popędził Knurowi na ratunek, kiedy ten trafił do Choroszczy. Major totalnie zdał sprawę. Spotkał się jednak z wybitną niewdzięcznością prezydenta i w następstwie spierdolenia ze stanowiska zostaje kolejnym samobieżnym youtuberem, trzecią najważniejszą postacią w uniwersum. Dość długo będzie szukał swojej unikatowej treści kanału, która nie byłaby bezpośrednio związana ze szkolną, od bardzo niestandardowego survivalu przez urban exploring i nagrywki z bezdomnymi, po formę znaną dziś, czyli jednak w jakiś sposób przywiązaną do uniwersum i jego wydarzeń. Koniec roku poświęcił na trollowanie Krzyśka z wykorzystaniem Majora, przez co nabawił się nieco nieprzyjemności. Właściwie cały 2018 w jego wykonaniu był dość stateczny, bez większych zmian. Zmiany nastąpią jednak w 2019, kiedy to przestanie pić oraz rozrusza swój kanał nowymi pomysłami i podstawową edycją materiałów. Wiele za nami, miejmy nadzieję, że jeszcze co najmniej drugie tyle przed nami. To już wszystko na dziś, dziękuję za uwagę, a już za tydzień zapraszam na pierwszy odcinek Pradziejów Uniwersum, czyli historię Krzyśka od narodzin do końca 2014 roku. Polecam i pozdrawiam, szef sztabu. Pić, jeść, spać, jak Kononowicz tylko.